Boję się wyciągnąć kamerę. Co tu jest? Od razu by mnie okradli. Pełno tu policji. Tu miało telefon, też się boję. Dzielnica nie jest zbyt ciekawa. To jest dopiero stres. Zobacz to. Tak, wszystko w tytule to prawda. Ja nigdy nie leciałem sam samolotem i trochę się stresuję. Zobacz to. To są rzeczy, które zabieram. Spodnie, jakieś koszulki, ta najważniejsza. Tu jakieś gacie i kosmetyki. A, no i kamerę jeszcze zabieram. Taka właśnie kamera, fajna. Teraz muszę to upchać do tego plecaka. No to widzimy się rano. Godzina 7 rano. Pora wstawać. Nie no, kontrola bezpieczeństwa na lotnisku to jest dopiero stres. Jeszcze szybka relacja z kibla. Śmierdzi. W tym fragmencie przyciszone jest audio, bo w samolocie jest zbyt głośno. No i witam w samolocie. Jestem sobie w kibelku. Jest tutaj dosłownie pół metra miejsca. Wychodzę na ulicę, mam na sobie nowe schoki. Wróćmy jeszcze na chwilę do samolotu, bo pewnie ciekawi was, czy ludzie klaskali. Mnie to by ciekawiło. No cóż, obyło się bez owacji. No co mogę powiedzieć? Doleciałem, a jestem w Neapolu. Ale zanim pójdziemy dalej, to są zadania, które mam do wykonania w trakcie wyjazdu. Dotknij morza, zjedz najlepszą pizzę na świecie, zrób zdjęcie z panoramą miasta, a, no i element kulturowy, czyli Pompeje. Starożytne miasto zniszczone przez erupcję Wezuwiusza. A na koniec, zdrapka na szczęście. Teraz moim największym wyzwaniem będzie dostanie się z punktu A do punktu B. Do miejsca, gdzie śpię. Jakieś 3 km stąd. Tutaj muszę się dostać. Jestem w autobusie, który kosztuje 5 euro. Trochę dużo. Autobus dowiózł mnie tutaj, na stazione di Napoli Centrale. Resztę trasy muszę pokonać na nogach. Jak wyglądały właśnie Włochy? Tyf, brud, smród. Jestem już tutaj, gdzie mam swój nocleg i powiem wam, że boję się wyciągnąć moją kamerę. Tani był ten nocleg, ale dzielnica nie jest zbyt ciekawa. Tutaj będę spał pod 98. Jest tu domofon, ale przez ostatnie 20 minut nikt nie odbiera. Czasem jednak mam szczęście. Oto klucze. Jakaś babka wychodziła z bloku i wszedłem za nią. W końcu mogę znowu użyć mojej kamery, jestem już za kratą. Ludzie się na mnie dziwnie patrzą, może to dlatego, że jestem blondynem? No ciekawe. Bo wiecie, większość ludzi tutaj ma ciemne włosy. Tutaj się potrafię zabezpieczyć. Kolejna krata. To na górę? Czuć ten włoski klimat, pranie się suszy. Dobra, jestem już u siebie. Tutaj jest moje mieszkanko. Chodzimy. Okazuje się, że mam tu sąsiadów. To mój pokój, a tu sąsiedzi. Chyba są z Hiszpanii, bo słyszałem jak mówią. Takie coś zauważyłem na lodówce. Ciekawe, czy coś jest w środku. Wow, pusto. A tu jest rower. Żeby dopełnić tą samotną podróż, muszę się wybrać na panoramę miasta. Przyłączyłem się do grupy jakichś turystów emerytów i idę z nimi. Zobaczcie, jaka fajna ulica. Tutaj trzeba uważać na skutery. To jest to. Chłop przejeżdża pół centymetra obok mnie. Witam tu vloger. Jestem na panoramie Neapolu. Mam suche usta, bo jestem odwodniony. Ale przynajmniej jest tu bardzo ładnie. Bardzo ładne drzewo mi teraz wszystko zasłania. Te i inne zdjęcia znajdzie się na moim Instagramie. Fotka zrobiona, więc pora na Pompeję. No dobra, najpierw to ja muszę stąd zejść. Całkiem sporo tu ładnych widoczków. Kierunek Pompeje. Ale żeby się tam dostać, trzeba użyć kolei. To nie było skomplikowane. Kupujesz bilet i wsiadasz. Tory są przy samej linii brzegowej, więc postanowiłem zrobić sobie mały przystanek. O tutaj. Dziwnie tu działają krany. Mój przystanek nie był przypadkowy. Tutaj mogłem wykonać kolejne zadanie. Bardzo ciekawa jest ta plaża. Czarna. Dobra, kolejne zadanie do wykonania, czyli dotknąć morza. Dotknąłem. Gang Albanii. Całkiem fajne widoczki. Tam sobie łowią ryby, tam są góry i jakiś kurorcik. Morze zaliczone. Jedziemy dalej. Pompeje, starożytne miasto, a biznes się kręci. Pizza. Tutaj właśnie wymyślili klocki Lego, dokładnie tutaj. Chodcy chilluje w Pompejach. Pompeje to całkiem spore miasto, a żeby lepiej to zobrazować, zabieram was na taras widokowy. Te schody to są naprawdę. U mnie to jest dużo bardzo Francuzów. Kolejne zadanie odznaczone. Właśnie do mnie dotarło, że nie nagrałem pokoju, w którym śpię. Tutaj się wchodzi, drzwi przesuwne, tak jak tutaj. Łoże. Test łóżka. Twarde. Nieprzyjemnie się tu śpi. Szafeczka, telewizorek, szafa, łazienka, ale to za chwilę. A, no i klimatyzacja. We Włoszech nie ma stałego ogrzewania, a raczej w tym mieszkaniu nie ma stałego ogrzewania. Więc klimatyzacja spełnia funkcję chłodzącą i grzewczą. To mój tarasik i widok. Zobaczmy. Strasznie tu głośno, ciągle jeżdżą. A tu mam sąsiadów. No i łazieneczka. No, całkiem ładnie. Tylko jeden problem, bo jest tylko deszczownica. Gdzie się podziała słuchawka? Zobaczmy tutaj.
O Jezu, co to jest? O, i suszareczka. Trochę zgłodniałem. Pora na pizzę. I to nie byle jaką, bo ten lokal posiada ponad 30 tysięcy opinii. Dobra, widzę już ten lokal, ale jest ogrom ludzi. No sporo ludzi czeka. Będzie trudno nawet coś zamówić, więc trzeba czekać. Włosi mają to do siebie, że stoją przed lokalem, ale nic nie kupują, nic nie jedzą. Nie wiem, po co tu są. Wiecie co, ja słyszałem różne historie, że ludzie po prostu lubią sobie stać przed lokalem, niekoniecznie są w kolejce. Taka kultura. Sorry, że znowu telefonem nagrywam, ale Włochy jednak są niebezpieczne. Boję się wyciągnąć tą kamerę. W sumie o telefon też się boję. Ta pizzeria ma 30 tysięcy ocen. Nie widać. O, teraz. Pełno wyróżnień ma ta pizzeria, a są tylko 4 do wyboru. Tak wygląda moje zamówienie. Teraz tylko poczekać. Obstawiam, że to będzie 10 minut. Tutaj sobie robię pizzę. Jak na ilość ludzi, która stoi przed lokalem, to pizza zrobiona ekspresowo. Chyba 10 minut ją robili. Dobra pizza, ale kiepsko z jedzeniem. A to dlatego, że pizza nie była pokrojona. Mogę sobie stać i nagrywać. Nikt nic nie rozumie, jem sobie pizzę, tylko żeby nikt telefonu nie ukradł. Ciąg do ludzi pełno, już zabija bandżur, ciągle skuterami jeszcze. Dużo się tu dzieje, ale pizza smakuje. Poczęst już. No, dałem radę wciągnąć całą. I to kosztuje 5 euro, 20 zł. Takie zadanie to czysta przyjemność, to było przepyszne. Nawet karton od tej pizzy sobie zachowałem na pamiątkę. Włoskie jedzenie mnie urzekło. Tania pizza, świeża rybka w Pompejach, lody smakujące jak chmurka i te słodkie śniadania. A relacja z tego już niedługo na kanale, więc subskrybujcie. Przejdźmy do czegoś ciekawego, bo chyba w tej torebce mam zdrapkę. O, mam. Tak wygląda. Chyba potrzebuję tłumacza. No dobra. Jeśli w twoje numery... A, czyli to są moje numery. A tutaj ma się powtórzyć. To jednak proste. Znalazłem sobie jeszcze taką monetę z Neapolu. Będę nią drapał. Dobra, dawaj to. A, to tyle. Lecimy dalej. 23, 45, 43, 36, 26, 24, 18, 31, 25, 34. Czuję się jak w jakimś lotto. O, 11, 27, 19. I 21. Chyba coś mam. 11 i 11. Skoro wygrałem, to chyba będę miał szczęście. 5. Fajnie. Pora na ostatnią kawę. Za euro 20 na lotnisku. Tak wygląda moja ostatnia kawa. Ostatnia kawa na moim wyjeździe do Włoch. A wiecie, że ja nie lubię kawy? Teraz już wiecie. Nawet fajna ta knajpa. Klimatycznie. Klimatycznie, bo Neapol to miasto mafii, a na tym plakacie, no, widać co jest. Wypiłem sobie kawkę i ładuję telefon. Z czystym sumieniem mogę zakomunikować, że wszystkie zadania zostały wykonane. Całe szczęście udało mi się zrobić wszystko przed wylotem, a teraz zbieram się na samolot. Dobra, wsiadam i wracam, elo.